W czasach noworytnych zaraza czarnej śmierci wciąż powracała coraz częściej. Co kilka lub kilkanaście lat każda wieś, miasteczko lub miasto opanowywana była przez morowe powietrze, przez dżumę lub ospę właściwą, która dziesiątkowała mieszkańców oraz przerywała normalne życie gospodarcze i kulturalne tych ośrodków. Nie były to już zarazy osiągające tak wielką skalę jak czarna śmierć znana nam z XIV wieku, lecz na skalę lokalną była to z pewnością zagłada powracająca cyklicznie. Sieradz to miasto położone w centralnej Polsce, które prawa miejskie otrzymało w XIII wieku. Późne średniowiecze było okresem głównego rozwoju tego miasta. Średniowiecze to epoka, która trwa ponad 1000 lat. W tym czasie powstaje i rozwija się nasze miasto. Królewskie Miasto Sieradz. To czas, który kojarzy nam się z rycerstwem, z rozwojem rzemiosła, sztuki i architektury. To jednak okres, w którym Europę Zachodnią spotyka straszliwa zaraza. Plaga czarnej śmierci, która dociera również do Królestwa Polskiego. Prawdopodobnie pierwsze zarazy na terenie Sieradza pojawiały się już w XIII wieku. Kronikarze odnotowali, że w księstwach Leszka Czarnego po roku 1282 zapanowała zaraza wywołana wielkim głodem, który miał nastąpić po najazdach litewskich i jaćwieskich. Bardzo wielu niedożywionych umarło wtedy z powodu różnorodnych powikłań. Z panowaniem księcia sieradzkiego Leszka Czarnego wiąże się również pierwszy udokumentowany pobyt w Sieradzu lekarza. Był to dominikanin Mikołaj. Zaraza wywołana głodem w XIII wieku nie była jednak czarną śmiercią w rozumieniu późniejszym. W połowie XIV wieku dżuma, choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Yersinia pestis, roznoszoną przez pchły oraz gryzonie, pojawiła się w Europie i w bardzo szybkim czasie pochłonęła ogromne żniwo. W Sieradzu choroba ta zapanowała m.in. w 1507 roku. Do najbardziej efektownych i zjawiskowych efektów dżumy, poza ogólnie złym samopoczuciem, należały tak zwane dymienice, a więc martwica rozwijająca się w okolicach węzłów chłonnych. Była ona dostrzegalna pod uszami, na szyi, pod pachami oraz w pachwinach. Na szerokie rozpowszechnianie się chorób zakaźnych duży wpływ miała mobilność dawnej ludności. Zarówno elity społeczne, rycerze, jak i kupcy, rzemieślnicy czy ludzie prości podróżowali po całym kraju, wymieniając doświadczenia oraz towary. Jednym z czynników silnie wpływających na rozwój zarazy był silny rozwój handlu w XIV wieku. Z upływem czasu do dżumy dołączyły inne choroby zakaźne, które są dziś trudne do identyfikacji. Jedną z nich była ospa prawdziwa, wywoływana nie przez bakterie jak dżuma, lecz przez wirusy. Zarazy wielokrotnie zawiedzały Sieradz od XVI po XVIII, a nawet XIX wiek. Ich skala była niezwykle niszcząca. W 1581 roku zanotowano. Mieszkańcy Sieradza, którzy ocalili życie, żyli na polach i w lasach jak zwierzęta, bo nikt z okolicznych wsi nie chciał ich wpuścić do swoich domów. Zmarli leżeli niepogrzebani na polach i działy się rzeczy naturze ludzkiej przeciwne. Z biegiem lat wiedza o charakterze czarnej śmierci była coraz szersza. Podejmowano środki zaradcze, takie jak kwarantanna. Aby przyjechać do miasta, należało okazać specjalny dokument potwierdzający stan zdrowia. W bramach miejskich ustawiano strażników, którzy egzekwowali ten przepis. W 1618 roku, gdy zaraza panowała m.in. w Burzeninie, Widawie, Szatku, Uniowie oraz Dobrej, mieszkańcy Sieradza wystawili takie warty w bramach, które miały na celu nie wpuszczać osób, które mogły być zarażone. Niestety zapisy te nie zawsze były egzekwowane należycie. Pod bramą krakowską doszło wówczas do utarczki, ponieważ jeden z posłańców zdążających do starosty sieradzkiego rezydującego na zamku nie dał się wylegitymować i wszczął awantury. Kolejnym ze środków zaradczych było spalenie wszystkich przedmiotów, które miały kontakt lub mogły mieć kontakt z zarazą. Surowo karano kradzieże, które zdarzały się nagminnie podczas epidemii. W 1606 roku w Sieradzu ścięto 9 kobiet i jednego mężczyznę, którzy oszabrowali i sprzedawali mienie po zmarłej rodzinie płócienników, odrzy ogonków. Metody lecznicze proponowane podczas zarazy opierały się przede wszystkim na odpowiedniej diecie i okadzaniu powietrza. To w powietrzu widziano główne źródło zarazy, stąd przyjęło się pojęcie morowego powietrza. W XVII wieku zachodnioeuropejscy medycy opracowali specjalną odzież ochronną dla sanitariuszy wyruszających między chorych. Długa szata miała na celu chronić ich ubranie codzienne przed powietrzem, które było zarażone, natomiast charakterystyczny dziób osadzony w masce stanowił filtr wypełniany specjalnymi medykamentami.
Lekarstwa wytwarzano z różnych surowców, zarówno miejscowych, jak i egzotycznych. Często były one dość zaskakujące. Dobierano je zgodnie z zasadami galenowskiej medycyny humoralnej, a nośnikami treści leczniczych były często trunki alkoholowe, takie jak wino oraz piwo. Dużą popularnością podczas zarazy cieszyła się oczywiście gorzałka. Tragiczne w skutkach epidemie czarnej śmierci były nieodłączną codziennością naszych przodków przez setki lat. Odcisnęły one ogromne piętno na ich mentalności oraz kulturze. Do dzisiaj jest ona dla nas tak samo fascynująca, jak i niepokojąca. U progu XXI wieku znaleźliśmy się w podobnej sytuacji co nasi przodkowie.